Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, zapraszam do konkursu Deluxe Jump 4. Letni Grand Prix dalej kontynuujemy. No i cóż, zaraz do was wracam. No i dzisiaj będziemy skakać na małej skoczni. Myślę, że będą się cuda działy dzisiaj na tej skoczni, to jest pewne. Vincent de Campsevoix rozpoczyna od bardzo słabego skoku. Lato nie należy nigdy do niego. I tak pozostanie zapewne. Andreas Tiernen. Norweg też widać, że nie jest za dobrze przygotowany do zimy. Lepiej od Dekompa, ale to wcale nie daje mu szans na to, żeby do drugiej serii awansować. Wątpię w to. Taku Takeuchi. Japończyk również chciałby o tym lecie zapomnieć jak najszybciej. Nic się nie wiodło na żadnej skoczni, a tu proszę! 97 metrów i od razu twarz inna Takeuchiego, zadowolony z tego skoku i Daniel André Tande. Także dobry skok, ale tylko na drugie miejsce. Noty bardzo wysokie, proszę zobaczyć na te noty. Jan Ahonen. Za późno obudził się, ostatni konkurs niezły, tutaj skok 95 metrów, trzecie miejsce. Okaże się, czy to starczy, wątpię, bo tutaj będzie trzeba skakać pewnie idealnie. Tu dużą rolę mogą noty grać. Maciek Kot, pierwszy z naszych, proszę, od razu bardzo dobry skok, 98,5 i prowadzi 3 punkty przed Takeuchim. Mackenzie Boy Klaus. Niesamowite, że zimę miał fantastyczną, a lato już nie za bardzo, choć ten skok nie najgorszy. Proszę, drugie miejsce. Mówiłem, noty tutaj dużo mogą dać. W tej chwili Mackenzie daje drugie miejsce. Clemens Aigner. Aigner. Bardzo dobry skok. Myślę, że się będzie pasował dokładnie w pierwszej trójce. Noty też dobre. Takeuchim razem, ta sama nota. I tak jak mówiłem, nawet takim zawodnikom, którzy są teraz na prowadzeniu, może ten skok nie daj drugiej serii. Michael Glasner, źle to wyglądało pod względem not. Skok dobry, ale noty słabiutkie i proszę zobaczyć drugie miejsce przez to. Mógł spokojnie prowadzić, gdyby to wyjście z progu było ładniejsze, bo noty byłyby wyższe. Richard Freitag, pierwszy z reprezentantów Niemiec, ostatnio jakiś taki lepszy występ, ale dzisiaj wraca już do swojego skakania, czyli bardzo słabego, ósme miejsce. No i będziemy patrzeć na następnych Niemców. Noriaki Kasai. Noriaki Kasai, pięknie, stylowo, daleko, trzecie miejsce, 4,20 aż. No, to daje dużo do myślenia innym zawodnikom. Prawie idealny skok. Jakub Janda. Reprezentant Czech również dobrze, stylowo. Piękny lot. Noty to też odzwierciedlają. Trzecie miejsce. No i proszę zobaczyć, trzech już zawodników mamy na trzecim miejscu. Ten konkurs będzie szalony. I Kenneth Gagnes. Czy Kenneth w końcu obudzi się? Może to jest taka skocznia? Nie. Kenneth Gagnes odpada dzisiaj. Czyli drugi Norweg tak naprawdę z takim słabym skokiem. No, Tande wcale nie lepiej wygląda tutaj. Peter Preutz. Może to też jest kolejny konkurs dla Petera. Chociaż jedna seria. No i brawo. Piękny lot. Wysoko oceniony, trzecie miejsce. Nota 133,5. No i może się cieszyć chyba, drugiej serii chyba będzie. Wojtek Sztursa. Kolejny zawodnik aspirujący. Chyba do dalszych skoków, ale proszę bardzo. 97,5. Ale to jest dziewiąte miejsce, gdyż noty zadecydowały o tym. No to będzie ciężki konkurs dla takich zawodników. Daiki Ito.
Trzeba mieć bardzo dobrze oceniony skok i daleki przede wszystkim. Taki jak teraz Ito oddał 99 metrów. Noty 19,5, 1 dziewiętnastka i nota o punkt większa od kota, dzięki czemu awansuje. Jeśli to spokojnie do drugiej serii. Piotrek Żyła. No ciekawe, czy on również wróci? Nie. To nie jest skok na drugą serię, to nie jest skok nawet na to, by był trener zadowolony, no bo słabo. Simon Ammann, reprezentant Szwajcarii. Nie wyglądało to dobrze na progu, ciągnął do końca jak mógł. Nawet 20 od Słoweńca dostał, ale 12 miejsce. Myślę też nie dadzą mu tutaj nic satysfakcjonującego. Gregor Deschwanden już jest przed Ammannem generalnej. To jest cios dla Ammanna ogromny. I skoczył chyba nawet lepiej. 12 miejsce, tak jest, jest nawet przed nim. Niewiele, ale jest. No i będziemy patrzeć, co się będzie dalej działo. Jewgenij Klimow. Wydawało się, że będzie lato życia, ale niestety trzeba skakać w każdym konkursie daleko. Tak jak teraz, 98,5, czwarte miejsce, duże nadzieje na drugą serię ma. Andreas Wellinger. Andy, ile skoczy? O, bardzo ładny skok. Wysoko oceniony i spokojnie. Punkt przed i to prowadzi. Jeszcze dalej skoczył. No i Gregor Schierenzauer. Czy sobie przypomni jego loty? Ciągnął jak mógł najdalej. Noty też dobre, ale 15, proszę bardzo, miejsce. No to jest naprawdę szkoda zawodnika, bo no ta skocznia jest taka specyficzna. Dawid Kubacki. Tu powinien być dobry skok i daleki. On jest na małą skocznię profesorem, ale nie dzisiaj, nie ten sezon. Lato nie jest jego, 18 miejsce i Polak również wyeliminowany. Johan André Forfang. Też krótko. Forfang wydawało się, że wraca do dyspozycji, ale mała skocznia to nie jest dla Norwegów. Widać to po dzisiejszym konkursie. No i Stefan Kraft. Ale Kraft się wysilił, proszę bardzo. Czwarte miejsce, dwie dwudziestki się pojawiły. 98 metrów. No i proszę bardzo, z Lesderem na czwartym miejscu. On jest pewny awans. Domen Preutz. Ale nie lepiej skacze od Petera, a dzisiaj będą chyba koło siebie. Szóste miejsce, dokładnie jest tuż, domen przed Peterem, punkt, ale punkt to na małej skoczni to nie jest za dużo. Manuel Fettner. No Manu też widać, że mała skocznia mu nie leży. W ogóle lato słabe bardzo Manuela Fettnera, 23 miejsce. No i cóż, ostatni konkurs na pożegnanie dla Fettnera będzie słaby. Anti Alto, również widać to po wyjściu z progu, że małe skocznie nie leżą młodemu zawodnikowi, choć powinno być odwrotnie. Małe skocznie na takich zawodników powinny być doskonałym testem, nauką, nie? No ale jak widać, nie za bardzo. Markus Eisenbichler. Ciągnął do końca, ale ten skok jest słaby. 22 miejsce. No i Kubacki i Żyła cały czas się trzymią. No jeszcze będzie, wyjdzie na to, że awansują do tej drugiej serii w końcu. Andras Koffler. Ten ciągnął do końca. No i opłaciło się, 15 miejsce. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Jarkko Mettä. Reprezentant Finlandii najlepszy w letni Grand Prix. Chyba dzisiaj także będzie najlepszy, czy nie? Tak jest. Znowu dobry skok. 97,5 noty. Niestety troszkę niższe. 14 miejsce. A Honen jest 21. Zobaczymy, czy awansują obydwoje. Wątpię. Robert Johansson.
Nadzieja Norwegów na dobry wynik. Nie. 20 miejsce. No najwyżej chyba jest Tande w tej chwili. Chyba on awansował jako tako. Kevin Bickner. Kevin, no tu powinno być dobry skok. I jest. No ty mogą być słabsze. No i są. I przez to 6 miejsce. A tak mógłby być nawet na drugim miejscu. Może nawet byłoby prowadzenie tym skokiem. Kento Sakuyama, najlepszy z Japończyków w letniej Grand Prix. No i chyba po pierwszej serii, nie najlepszy będzie po pierwszej serii, bo i to jest najlepszy, ale chyba komplecie dzisiaj Japończycy w drugiej serii, więc brawo. Denis Korniłow. Zbliżamy się już prawie do tej pierwszej dziesiątki, więc za chwilę będzie się działo na pewno. Oj, Korniłow. W tym lądowaniu zawahał się, ale noty nie obniżyli mu sędziowie not. To jest dziwne akurat. Ale jak widać, nie zauważyli tego. Klemens Murańka. Maciek Kot na razie dobrze i Klemens fantastycznie. Prowadzenie. Razem z Wellingerem. 99,5 metra. Jak widać, można skoczyć dobrze. Maciek jest czwarty, on drugi, więc. Chociaż dwójkę mamy w drugiej serii. Roman Kołderka. Mała skocznia jak najbardziej dla Kołderki powinna być, ale nie dzisiaj. 26 miejsce. No 28 Żyła, 29 Żyła, 28 Kubacki, więc też oni raczej wątpię nie awansują, no ale zawsze można mieć nadzieję jeszcze. Sebastian Coloredo. Też nie wyglądało to za dobrze na progu i to jest 20 miejsce. Tak na granicy jest teraz tego wszystkiego. Anders Svanemel. Ostatnia nadzieja Norwegów na jakiś wynik. Oj, chyba spełzła ta nadzieja na niczym. Choć ciągnął do końca ten skok. 20 miejsce. Tande jest również na 20 miejscu, więc oni tutaj naprawdę są na równi pochyłej. Martin Omme. Oj, odpadnie dzisiaj. Kolejny konkurs, no my słaby, więc jakby pod koniec się spalił. 35. Ojej. Alex Insam. Popatrzmy, ile reprezentant Włoch skoczy. Oj, tu będzie dobrze. Widać, że mała skocznia jest ograna. I świetny skok, 100 metrów przekroczone. Szkoda, że wyższy no nie dali, bo mógł tu odskoczyć. A tak, punkt przewagi ma. Markus Schiffner, reprezentant Austrii. Kolejny spóźniony skok. No niestety ta skocznia tego nie wybacza. Jak widać, Austriacy tutaj też sobie nie za bardzo radzą. Kraft na razie szósty, Aigner 16, więc ci zawodnicy, którzy byli jednym z tych gorszych. Kamil Stoch. Też to nie wyglądało za dobrze na progu i to będzie brak awansu. 33 miejsce. No tutaj jeszcze Ahonen liczy, że może awansować dziwnym trafem. No i tak się może jeszcze stać, bo tak naprawdę tutaj zostało kilku zawodników. 44 Karl Geiger. Ale tutaj będzie spokojny awans. I myślę, że nawet coś więcej. Noty słabe. 6 miejsce przez to. Robert Kraniec. No tutaj chyba nikt w walce się tak nie liczy o te letnie Grand Prix jak Tepesz i Hajbek. Reszta chyba tylko tutaj jest dla zagrywki. Kranie 30, no więc tutaj Schlierenzauer 27 jest w tej chwili. No, ciekawe. Zobaczymy, jest skoczy Stefan Hula. Oj, źle to wyglądało na progu, Stefan, źle. Ciągnął do końca ten skok. 26 chyba będzie, tak jest. Stefan Hula razem ze Schwandenem na 26, więc oni w tej chwili chyba mają awans. Zostało jeszcze trzech. Stefan Laje pierwszy. Mała skocznia powinna mu pasować. Na granicy to wszystko będzie. 28, ojeju, dwóch zostało, więc on ma awans. On ma awans. Schlierenzauer oczekuje i Ammann z Johanssonem oczekują.
Popatrzmy, co zrobi Juri Tepesz. To nie jest specjalista od małych skoczni, ale proszę bardzo, można się zmotywować, wszystko można. Teraz noty najważniejsze. Jest 13, więc tu jest spokojnie, bezpieczny i czekamy, co Michał Hajbek zrobi. O panie, ładny skok daleki. Piąte miejsce Hajbeka. No chyba posprzątał w tej chwili. Trochę. Piąte miejsce. 136 nota. 2,5 punkta stracił do Insama tylko, ale po pierwszej serii to Insam prowadzi przed Bellingerem i Murańką. Czwarty i to piąty lider letniej Grand Prix Hajbek, który się obudził. Szósty Kot. Siódmy Glazder, Kraft i Geiger. Dziesiąty Klimov, Domen Preft, Kevin Bickner i Kento Sakuyama, więc tutaj ciekawe rzeczy się podziały. No a pechowy 31 miejsce ma Grzegorz Lirenzauer. No zabrakło tutaj pół metra dalej, a byłaby ta 30 pozycja. Gregor de Schwanden rzutem na taśmę ze Stefanem Kulum awansowali, więc no tutaj no Słoweńców sporo awansowało. To jest dobra wiadomość dla nich. No ale my już kontynuujemy drugą serię. Stefan Laje rozpoczyna. No i będziemy patrzeć, jak teraz będą w drugiej serii skakać zawodnicy. Stefan Laje pierwszy. No i trzeba było tak w pierwszej serii skoczyć. To byłbyś czołówca jeszcze z tymi notami. 3,20, 2 razy 19,5. No ale co, dzięki temu może coś tutaj odrobić na pewno. Tutaj strat dużych nie ma. Gregor de Schwanden. De Schwanden go raczej nie przeskoczy. 95,5. Czemu tak w pierwszej serii nie skoczył? Gregor byłby w drugiej, a tak to Stefan Hula. Proste wyjście z progu. To, co miał problem tutaj Stefan w pierwszej serii, to udało się. No skok taki sam jak w pierwszej, no to też nie za bardzo. No i drugi zalaje. Daniel Andre Tande. Będą punkty i to się liczy. A wychodzi na to, że jeden. Dokładnie. No chyba, że ktoś jeszcze tak samo zepsuje jak on. Andreas Kofler. 24. lokata po pierwszej serii. Też bardzo dobry skok. Stylowo też piękny. No i też te 3,20. I ta sama nota co Laje, więc tutaj nic się nie zmieniło. Sebastian Colloredo. A Włosi znowu w duecie awansowali do drugiej serii. Coloredo słabiej, no noty też nie za bardzo i Skulom razem na trzecim miejscu, więc Stefan znowu kolejna pozycja. Brawo. Anders van Emmel. No, ten już skoczył lepiej. Ale trzeci. No, zabrakło im tutaj, zabrakło punkta van Emmelowi do objęcia prowadzenia, no ale poprawił się. I to chyba dla niego największa różnica jest. Wojtek Sztursa. Krzywo z progu wyszedł, ale ciągnął do końca. Czwarte miejsce. No straci tutaj trochę. Jarkko Mettä, jeden reprezentant Finlandii, jeszcze na odległym 22. miejscu. I wcale nie zanosi się, że druga seria będzie poprawką. No ciągnął również do końca. Dzięki temu to czwarte miejsce dało radę. Taku Takeuchi. Popatrzmy, ile skoczy Japończyk. Oj nie, ale to zepsuł. Szkoda, bo mogły być dobre punkty dzisiaj na tej skoczni, a tak jest ostatni. Clemens Aigner. Również dobry skok. W pierwszej serii, a w drugiej już zepsuty. Choć on pociągnął mocniej to. Dziewiąte miejsce będzie przedostatni, więc za dużo tych punktów nie nazbiera. Denis Korniłow. Spodziewamy się dobrego, dalekiego skoku. I tak jest, powinno być prowadzenie spokojnie. Dokładnie, 2 punkty przed Kofflerem i Laje. Ale Koffler i Laje trochę odrobili. Mackenzie Boyd-Klaus, kolejny, który może dzisiaj dobre punkty zdobyć. I to będą bardzo dobre punkty, bo to jest świetny skok! Mackenzie'ego 99,5. Czemu nie ma 20 za taki skok? 20 powinny być. Noriaki Kasai.
bardzo dalekie skoki widzimy również w drugiej serii, więc Noriaki Kasai ciągnął do końca, jak to on ma w zwyczaju, i on 20 dostaje, trzecie miejsce, razem z Kofflerem i Laje, więc trzymią się na tym podium dalej ci zawodnicy Jakub Janda. To jest taka skocznia na niego i to jest dobry skok, drugie miejsce, przegrywa pół punktu z Klausem, myślę, że notami, bo on dostał jeszcze niższe, no i Peter Preutz. Oj, słabiej. Niestety słabszy ten skok. Szkoda. Bo mogła być wysoka pozycja, a tak znowu będzie gdzieś w trzeciej dziesiątce. Juri Tepesz. To jest bardzo ważny skok. Ale zepsuł to. To chyba po zabawie. Chyba ostatecznie Hajbek jednak wygra to. Tak wychodziłoby na to przedostatnie miejsce. No i teraz Jewgeni Klimow. Też daleki skok. Brawo. Prowadzi nawet. Brawo dla Rosjanina. Naprawdę. Pokazał dzisiaj dobre dwa skoki. I równe przede wszystkim. Na co pokaże Domen Preutz. Jeden z Preutzów już odpadł. Z rywalizacji. A on skoczył nieźle. Jak na niego. 97,5. Dwa równe skoki. Co ostatnio się u niego nie zdarzało. Czwarte miejsce. No i powinien być zadowolony. Kevin Bickner. No Amerykanie jak to w swoim stylu. Robią zabawę w dziesiątce. Ale Kevin Bickner nie wytrzymał chyba dzisiaj presji. 95, 13 miejsce. No i tutaj jeszcze trochę niektórzy zawodnicy się podniosą. Kento Sakuyama, 10 lokata po pierwszej serii. No szkoda, no nie wytrzymał też. 14. Noriaki Kasai wyżej. Jeszcze mają i to przecież na sam koniec, więc... Zobaczymy. Michael Glasner. Oj, tu będzie daleki skok. Proszę Państwa. Ładnie Amerykanie tutaj popisał się. I z Mackenzie Boyklausem na drugim miejscu. Stefan Kraft. Też ładnie. I też 20. I prowadzi o punkt przed Klimowem. Brawo, Austriak jakby... Zbliżała się zima, on coraz lepiej zaczyna skakać. Karl Geiger. No, spodziewałem się chyba troszkę więcej po nim, ale piąte miejsce wcale nie jest najgorsze przecież. Maciej Kot. No tutaj, żeby tylko nie zepsuł Macieka, mogą być naprawdę dobre punkty. No nie zepsuł tak strasznie, ale wiadomo... Zawsze chce się więcej. Dziewiąte w tej chwili miejsce. Najlepszym jest w tej chwili z Polaków. No i lider letniej Grand Prix, Michał Hajbek. Popatrzmy. Też ładny, daleki skok. Ale na piąte miejsce, proszę bardzo. Razem z Jandą, Geigerem i Hajbek jest na piątym miejscu. No ale on skacze spokojnie sobie już na luzie, bo wie, że tutaj daleko jest za nim w tyle Tepesz, więc spokojnie. I to natomiast gorzej, dziesiąte miejsce razem z Maćkiem Kotem. No a jeszcze zostało dwóch, Wellinger. Oj, tu będzie daleko. Odpalił rakietę, Wellinger! Przepiękny lot, 100,5 metra. Prowadzi o 6,5 punktu przed Kraftem. No i Klemens Murańka, ale jeszcze Insam przecież dostał na sam koniec. Oj, Klimek nie wytrzymał. Ojeju, jeju, jeju. Szkoda, 27 miejsce, więc najlepszym z Polaków dzisiaj będzie Maciej Kot, ale jest na razie 11. No i został on, Insam. No nie udało się tyle skoczyć, ale na drugie miejsce skoczył, więc duże brawa również dla Włocha. A zwycięzcą konkursu jest nie kto inny jak Niemiec Andreas Wellinger. Bardzo dalekie skoki dzisiaj, 99,5 i 100,5.
3 punkty wygrywa z Insamem, a trzeci kończy Stefan Kraft, który też bardzo dobry konkurs może zaliczyć. Jewgeni Klimow czwarty, piąty Mackenzie Boyd Klaus Glasderem, siódmy Janda Geiger Heiberg, czyli lider letni Grand Prix, no i dziesiąty Domen Preutz. Najwyżej z Polaków jest Maciej Kot, 12. Potem Polak następny to 22. Stefan Hula, też spory awans. No i 28. Klimek Murańka. Popatrzmy, jak się przedstawia klasyfikacja po tym przedostatnim konkursie. 9. z 10. No i Heiberg ma przewagę. No nie ma 100 punktów przewagi, żeby się cieszyć, ale to jest dokładnie 71 punktów przewagi nad Tepeszem. Co chyba oznacza, że no niestety, ale Heiberg wygrał chyba letnią Grand Prix. Dowiemy się tego w następnym konkursie już. Ale tutaj jeszcze batalia jest. No trzeci już Instant tu nie ma szans powalczyć. Ale podium może mieć, więc tutaj może być ciekawie jeszcze. 263 przecież Instant ma. Czwarty Geiger jest 260. Tutaj będzie walka o to trzecie miejsce. Stefan Laje piąty. 255. Później jeszcze Stefan Hule ma szansę powiedzmy. 233, Kraniec 224, Stoch ma 218, Fanemel ma 193 i 10 Schiffner ma 188. Więc do 10 miejsca to wszystko może się zdarzyć w tym konkursie. No. Wellinger jest, no Wellinger też mógłby jeszcze walczyć. Robi wyryśnie, jakby nie patrzeć. Kraft na 15 miejscu, tutaj spory awans Krafta. No jak się tutaj zmieniło pod koniec klasyfikacja? No chyba nie za dużo. Dalej punktów jako jedyny nie mają Stierny i Sewła. Takie uczyć 19, no raczej nie dogoni tu już Ahonena i Tandego. Oni mają, Ahonen i Tanda mają po 45. A Egner trochę wyżej, 59 punktów ma. No Maciek się podwyższył też, 69 punktów, troszkę w górę poszedł. Dogonił tutaj Piotrka, może Piotrka jeszcze wyprzedzić, więc no. Będzie jeszcze ciekawie w ostatnim konkursie, ale ja się z wami w tej chwili żegnam, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej!